czułam się rewelacyjnie, jak dobiegałam do Martyny, to niestety wbiegłam w nią, no i ta zmiana była taka sobie, no ale podałyśmy, Martyna ruszyła, biegła dalej. No ogólnie dobiegłyśmy do mety, to jest najważniejsze, no ale czas nas nie pociesza. Wiem, że nas stać na lepsze bieganie i mam nadzieję, że udowodnimy to na Mistrzostwach Europy. Znaczy ja się stresowałam dużo w pokoju, a jak już stałam na bieżni, to byłam pewna siebie. Jednak jesteśmy tak szybkie, że powpadałyśmy wszystkie na siebie. No i niestety tutaj trzeba wyciągnąć jakby te zmiany i myślę, że tutaj czasowo każda z nas jest dobrze przygotowana, tylko tutaj no te zmiany. Trzeba zyskać na zmianach i jeszcze możemy na pewno pokazać, że nas stać, bo to nie jest to, na co czekałyśmy i co było po treningach. Wracam, bardzo się cieszę, że mogę biegać w sztafecie z super dziewczynami. Nie na trzeciej, ale na drugiej zmianie też bardzo fajnie mi się biega. No i trochę smutno, bo liczyłyśmy, że ten finał będzie w zasięgu ręki, a tutaj patrzę, pierwsze nie, drugie nie, trzecie nie i tak czekam, szóste. No przykro nam jest i będziemy walczyć dalej, bo wiemy, że naprawdę jest potencjał. Nie, że tylko tak mówimy, tylko czujemy się mocne i tutaj ten czynnik ludzki troszeczkę zawiódł i musimy po prostu sobie jeszcze bardziej zaufać, powyciągać te ucieczki i wtedy będzie okej. Okay. Drugi bieg pokazał, że faktycznie trzeba kręcić się wokół rekordu Polski, żeby wchodzić do finału Mistrzostw Świata przede wszystkim. Nadal podtrzymuję to, że jesteśmy ekipą na rekord Polski, udowodniłyśmy i pokazałyśmy to sobie na treningach. Niestety jeszcze doszedł, tak jak Martyna powiedziała, trochę czynnik ludzki. Myślę, że wyciągniemy wnioski i widzimy się na Mistrzostwach Europy. Przed chwilą powiedziałam, że my nie chcemy zostać, chcemy wsiąść do tego pociągu, który odjeżdża i myślę, że te 3 tygodnie, które spędziłyśmy razem, to pokazały. Co prawda po biegu powiedziałam, szybkie jak nigdy, wyszło jak zawsze, czyli że poza finałem, więc jest nie dosyć, ale sypiemy głowy popiołem i do roboty. No szkoda straconej szansy, ale faktycznie na tych treningach trzeba po prostu może więcej biegać sprawdzianowo jak na zawodach, bo tutaj... Dziękuję Pani Ewo. Wyczerpałam wszystkie odpowiedzi. No bardzo szkoda, że nie ma tego awansu. Ja byłam pewna, że na pewno uda nam się być w finale, ale no... No nie wiem, co powiedzieć. Dziewczyny już tak naprawdę wszystko powiedziały. Myślę, że najważniejsze jest to, że ufamy sobie już teraz, że wiemy, jak się biega, wiemy, nad czym mamy pracować. Po prostu szybkości już nie musimy robić, wystarczy, że będziemy robić zmiany. No i co? No, jest nam przykro, ale myślę, że będziemy nad tym pracować i będzie wszystko dobrze. Przed nami Mistrzostwa Europy. No i do przodu. Myślę, że każda z dziewczyn dała z siebie 100%. Ja też dałam z siebie 100%, tylko no niestety wyszłam jak krowa, Marika we mnie wpadła. No co? No dała mi tak jakby bliższego kopa i pobiegłam, no. Także no nie wiem, no. Jest fajnie. Nigdy nie jest łatwo na tych imprezach. Sztafety i w ogóle imprezy, w których ostatnio jakby no bierzemy udział, pokazują, że trzeba zasuwać. Świat zasuwa i my próbujemy się też do tego dostosować indywidualnie. Myślę, że każda z nas w tym sezonie no pokazałyśmy, że jesteśmy w życiowej formie. Ja mówiłam tutaj, że potrzeba będzie trochę tego szczęścia i to jest młoda sztafeta, wiem jak to brzmi w moich ustach, ale to jest młoda sztafeta, która naprawdę ma bardzo duży potencjał i wciąż wszystkie wierzymy, że stać nas na wiele i przed też powiedziałam, że uważam, że stać nas na sukces. Po prostu dzisiaj zawiódł w nas trochę czynnik ludzki. Może zabrakło obiegania w tym składzie. Teraz możemy sobie gdybać, dywagować. Nie chcemy tego robić. Nie chcemy dzielić włosa na czterech. Chcemy wyjść na Mistrzostwach Europy i pokazać to, bo mówić można wiele, ale trzeba wyjść na bieżnię i to pokazać i my chcemy to zrobić na Mistrzostwach Europy.